Nexa już chyba odpuścił ze wstępami, więc wygląda na to, że już całkowicie przejąłem ten kanał. Oraz przypominam, że jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, może to zrobić w tym momencie, plus dodatkowo zostawić dla mnie łapę w górę. A dzisiaj ponownie Among Us z ekipą, tym razem jako Time Lord, który może cofać czas o kilka ostatnich sekund, a tym samym, jeżeli ktoś zginął w tym czasie, również może tę osobę wskrzesić. Więc jeszcze raz przypominam o subskrybowaniu kanału i zostawieniu łapy w górę i życzę wam miłego oglądania. O! Tym też dzisiaj nie byłem i to mi się, nie będę ukrywał, bardzo podoba. Dobra, mogę rewindować time, co oznacza plus minus tyle, że mogę, mogę, czekajcie, bo Vitals chyba na tym nie działają, nie? Nie robisz mnie, szefie? Nie mogę Vitalsów patrzeć jako ta klasa. To żeby ci wiodło kuki w życiu! Moją klasę zabrał! Wracaj ją, złodzieju! Ja już chcę z powrotem! Oddaj Time Lorda! Ja ją biorę z powrotem, ty zdajesz się z tą sprawę, Kuki, nie? Oh, I'm so sorry, bitch, but... Oddajesz moją klasę i się nie mijamy w tej grze już nigdy więcej. Tarczę dostałem! Bo jak mi przykro. A to se co w ten czas? Pik. Jest? Cześć, profcio. Ty, dostałem tarczę jako Time Lord, zajebiście. Będę se chodził i skipował czas. No i to mi się podoba. Kurde, ale jestem debil. He, Karigoda w Pukiego się zamieniłeś. Karigoda się zamienił w Pukiego, to prawda. Była podmiana. Ty co, Karigoda się zamienił w Pukiego i teraz reportował na kamuflażu? Nie. Teraz zreportowałem akurat ciało, które zostało zabite totalnie w innym miejscu niż ja byłem, tylko dopiero do tego dobiegłem. I ktoś odbiegał i w takim razie skoro Kuki nie biegał z nim, biegał Profcio... Ale z kim? Z kim ja biegłem? Dobrze, że odzyskałem od niego tą klasę, zanim zginął, actually. I po prostu, no ja jestem, no... Dobiegłem, więc jest dobrze. Ja po prostu biegłem, ty byłeś z koniem i... Znaczy, Lil Kuki był z koniem i chwileczkę przed Time Lordem nagle ten Lil Kuki zamienił się w Karigodę. Oj, plus jeden, tak było. A potem miałem Nexę, ja biegałem sam i mijałem Nexę, więc Nexę potwierdzi, że nie biegłem z Kucem. Ale Nexę, poczekaj, zresztą my nie biegłem z Kucem. Czyli Karigoda... Karigoda... A, bo mamy dwie role teraz. Kuki został na rakietach, tam byłem ja, Kuki, chyba był jeszcze Mandzio i... Ja byłem, podchodziłem do was. Tak, Profcio. Gdzie Frag? Nie wiem, no właśnie, gdzie jest Frag? Nexę, ja ci dałem Klapsiora. Pod pokrętłem przy wejściu do Admina. No to przynajmniej Mandzio wie, że to nie ja zrobiłem. No jeżeli nie wiemy, kto to zabił, a Karigoda, dwie osoby mówią, że Karigoda się zmienił, no to nie wiem. Czekaj, no okej. Ja bym strzelił. Mimo w którym miejscu się zmienił? Bo to powiedzmy. No w drzwiach się przy komunikacji. W drzwiach do kobzów. No. W najgorszym przypadku będzie glitch. A, czyli zmienił się przy komsach, zabił i jest kamuflaż i zreportował? Jak się zmienił, to jest kamuflaż, właśnie. Ale nie było kamuflaża. Przed Time Lordem, tym co był teraz, ale ja zszedłem... Ale nie możesz mieć jednocześnie kamuflaż i ten. Ale drugi mógł włączyć kamuflaż. Ale nie mogą być dwurole. Mogą być, są ustawione. Mogą, oczywiście, że mogą. Albo możesz być glicerem, Karigoda. Nie, no to no jakby nie wiem, co się wydarzyło, nie wiem, w którym... A ja mówię, jakby. Ja po prostu spepegowałem, bo w momencie od razu kliknąłem reporta to i myślałem, żeby gonić szerego. Jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy wziąć pod uwagę, bo tak też mogło być, a warto o tym wspomnieć. Kuki był generalnie złodziejem, bo mi podrąbał rolę, którą ja mu potem podrąbałem, więc on został shiftem, więc być może na impostora próbował się shiftować. A widzisz. Możliwe. Ale to okay, ale on nie to ma Karigoda. Czyli to jest Steel Karigoda. Ale nadal no. Steel dwie osoby na Karigodę. Jakby tak. Nie było, no to tym bardziej mogą być im. Ha, okej. Okay. Sorry, Karigoda. Ściągnij maskę, Jason. Będziesz mniej podejrzany. Jason, the ruler. Nie, to nie ten Jason. A, dobra. Jak ja mam wiedzieć, kiedy ktoś, no właśnie to jest chyba, na tym to chyba ta klasa polega, nie? Że tutaj nigdy nie właśnie nie wiesz, kiedy możesz, a kiedy nie możesz cofnąć czasu. Jestem ja, Profcio, Miki i nagle jest kamuflaż. Coś
tu się wydarzyło. Wolałem kliknąć od razu. No bo wiem, że Mandzio pewnie stoi tu, nie? I klapsa se strzela. I czekasz, ktoś mnie walnie. Dalej są dwie osoby w ofisie. Jest Mitrix, jest Koniu. Tu. O! Jan Szmata chciał mnie walnąć, ale nie zdążył mnie złapać i mu uciekłem. Co tam, Miki? W którym momencie? Ja cię widziałem, ale cię przy nie chciałem zabić. Elektryku, przy elektryku, tak do mnie podskoczyłeś, abyś chciał mi strzelić ślepe wiąsło, ale jestem wyższy od ciebie. Easy. Nie, ja cię nie chciałem zabić, ja chciałem zobaczyć, czy ty nie wyszedłeś z węd. Przy elektrykaru. Ja myślałem, że ty wyszedłeś z węd, dlatego ja to po tamtą stronę pobiegłem. Zobaczyłem, że no raczej na pewno z węd nie wyskoczyłeś i pobiegłem od razu do tego. Ewentualnie arsonist. To też jest możliwe, że chciał mnie zdozować po prostu. Po prostu daję wam info. Chcemy na siedmiu? Okay. Czy nie? Nie, daj info. Karygodowych wokół. Tak, nikt nie zginął. Co do specymena teraz bieg? Ja. Prawca. Okay. Biblet hump. Mikołaj, Biblet hump. Ej, w ogóle ile gitów dzisiaj w lobby, to mi się podoba, actually. Turbo mi się to podoba, że jest tyle gitów w lobby. Tu. Się wydarzyło? Diabeł Mandzio Kusu. Cofnąłem na wszelki. Idę się z nim. Story 3-1, dobra. Klikam to od razu, jak będę miał cooldown. Miki żyje. Mitrix wybiegł. Tutaj fraga żadnego nie ma. Nexus został Nexus jest napierdzielany cały czas. Okej. Ta osoba. Miki. Ten debil mnie zabić próbuje, czy nie? Czy to jest kto? Miki, Mandzio, Mitrix. No chyba nie robię nic jako tą rolą za bardzo. Nie wiem, ile osób żyje, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Ale tam jeszcze raz, bo czemu nie, bo to jest śmieszne. Wielab. 12 zostało. No, nie zdygnąłeś, no, nie, zakumałem, ale okej. Okej. Miki cię napierdzielał. Generalnie, a wiesz, że o tym myślałem, w sensie tak noskam, tak ja widziałem go na sobie, nie, tak sobie myślę, co on kurwa robi, dobra, nie, czy on chce mnie strzelić, czy nie? Wywalamy Young Mikiego, który jest 100% mordercą, później Mandzio się wydał, że jest medykiem w takim razie, Nexa wiem, że jest niewinny, jeżeli Miki, Po wywaleniu Mikiego, jeżeli runda się nie skończy, wywalam Mitrixa. Nie, ale movement Mikiego ma... Ale może być Morphing jeszcze, czy cokolwiek. Mikołaj, nie możesz się odezwać, bo twój movement był turbo stinky, jeżeli Mandzio mi potwierdza, bo ja mam tarczę. Dobra, jest koniec i tak. No było widać. Mogę sprzedać swoją, jestem Firem i wiem, jakie macie role. Mandzio się wydał, że jest medykiem, jeżeli Nexa go potwierdza, to tak. Po wywalaniu Mikiego musi być to Mitrix. Wywalmy Mikiego. Tu. Wyszedł? Drugi. Nie ma co przyciągać, no jak jest Siri ten, to nie ma co przyciągać.